A teraz... Nie wiem, co to jest ten YouTube. To tam dajcie łapkę. No naprawdę czuję się jak w pornosie. I wyświetlcie buźkę. Tak, i dużo wyświetleń, żeby się tam nabili, tak. Nie? Bo to będzie fajny odcinek. Przyjechałem do Namysłowa, żeby nakręcić talk show z Marcinem Prokopem. Był tak miło, że mnie zaprosił. Poznaliśmy się, jak miałem właściwie konferencję barku i on próbował swoich sił z kitesurfingiem. Ale po tym udanym talk show chciałbym zadać jemu parę pytań. Może będą zręczne, może czasem niezręczne. Najbrzydsza rzecz, którą dostałeś. Ale zobaczymy, jak z nich wybrnie. Także trzymajcie kciuki, że nie ucieknie mi tutaj szybko z planu. Dobrze mi wyszło, co? Dobra, właśnie idziemy na plan zdjęciowy, żeby zobaczyć, jak tam Marcin sobie daje radę. Na pewno się tremuje. Jest i tam. No dobra, pokażę wam, jak to wygląda na backstage'u. Kurde, ja mam wrażenie, że ty jesteś coraz przystojniejszy, wiesz, z każdym kadrem. Dziękuję, mylisz mnie z kimś, ale bardzo mi miło. Ale to nie, przepraszam, to nie pan. Ola powinna mieć szpicrutę taką do karcenia. A wyciągniesz go w moją stronę? Tak, pokaż. Pokaż. No naprawdę czuję się jak w pornosie. Weź tutaj, ale spokojnie, nie stresuj się, jest zimne pomieszczenie, a dokładnie. Wyrzućmy to. To jest jakaś twoja ściąga. Ty, no weź. Ale... Ja też mam. Zawsze caps lockiem piszesz? Tak. Zawsze krzyczę, pisząc. A pokaż, jaki masz charakter pisma. O, taki ładny, tak? Taki... Porządny, tak. Ty lubisz sprzątać? Nie. Cel jest taki, żeby odkupić... Czekaj, to kto koło kręci? Ty mnie? Ja ciebie? Co się tutaj dzieje? Poczekaj. Poczekaj, zrobimy małe zderzenie tutaj kamer. Dobra. Fajnie, już mi się podoba. Przepraszam, czy ty wiesz, do czego to służy? Tak. Dobra, pełna improwizacja. Ze mną stoi tutaj Andrzej Saramonowicz, człowiek, którego właściwie wczoraj poznałem. Nie wiem, czy kojarzycie taki film Ladies, albo Testosteron, albo Ciało. Spalaj! Tłuściochu, lepiej byś trochę pobiegał. To właśnie dzieło tego człowieka. Cześć, słuchajcie, no rzeczywiście i Ciało, i Ladies, i Testosteron to są rzeczy, które wymyśliłem, napisałem. Część z nich wyreżyserowałem, a część wyprodukowałem. W tym roku napisałem powieść, która się nazywa Pokraj. Ja zajmuję się czymś, co sam nazywam opowiadaniem historii. Moja ulubiona scena. Nogi. Obiad. Więc teraz mam do siedzenia pierogi. Celem. I przygotowuję się właśnie do małego talk show z Marcinem. Ciekawe, jak to wyjdzie. A teraz... A ze mną człowiek, którego znacie z ekranów telewizji, z wielkich konferencji, wielu wesel, które prowadzi za niemałe pieniądze. Za darmo czasami, jak lubię pannę młodą. A jak nie lubisz? To muszę polubić co innego. Na przykład taniec z kuzynem o spoconej pasze. On zawsze nazywa się pan Henryk, nie? To dokładnie ten. To jest ten, no. Że nigdy nie byliśmy tak blisko siebie. Twoja twarz jest jakieś 10 cm ode mnie. Czuję się zaniepokojony. Dobra, to było niezręczne, ale my sobie dobrze poradziliśmy w tej sytuacji. Każdy z nas zna ukrył swoją... erekcję. No okay. nie do końca. Nie. To jest twoja noga? To zapalniczka. To co trzymasz, to twoja noga, czy ukrywasz coś? Nie, to nie o tym chciałem porozmawiać w tym vlogu, bo oczywiście moglibyśmy rozmawiać tutaj o tej rolce papy, którą tutaj ukrył pod sobą ten duży człowiek. A kto to jest? Poczekaj. Poczytaj sobie. Jak zrobiłeś na pierwszy samochód? Dostałem go od taty, ponieważ był to samochód, który wcześniej przechodził przez ręce mojego dziadka, potem mojego stryjka, potem mojego ojca i w momencie, kiedy się do niczego już nie nadawał i w zasadzie został przeznaczony na złom, podniosłem rączkę i powiedziałem, to ja go wezmę. No i trzeba było własnoręcznie ten samochód wyremontować, co mi się udało. Co prawda zostało mi w garści parę śrubek po rozłożeniu go, ale samochód jeździł. Miałem poczucie, że coś zbudowałem własnoręcznie. Skoda 120L. Silnik z tyłu, chłodnica z przodu. A ona jest? Bo ty kolekcjonujesz auta. Utleniła się, mówiąc krótko, czyli zniknęła gdzieś w niebycie. Ale tak... Rdzewiała przez pewien czas, aż w końcu gdzieś ją pochłonął demon przeszłości. Marcin przytłoczony wiedzą? Nie wiem, czy chciałbym, żebyś miała... Cognitive overload.
Voilà, powróciliśmy. Najbrzydsza rzecz, którą dostałeś? Najbrzydsza? Nie musimy mówić od kogo. To nie wyczerpuje definicji brzydoty, ale raczej dziwności to, co dostałem. Dostałem kiedyś od dziadka dezodorant na gwiazdkę. Pomyślałem sobie, że bardzo fajny, bo duże opakowanie, długo mi starczy i w dodatku o zapachu lasu, bo miał szyszki narysowane, więc się nim spryskałem. Spryskałem też nim całą rodzinę. Pisane odświeżacz, na tym, tak? A się okazało, że odświeżacz do toalet, który dziadek zakupił w Komisie, kiedy był za granicą i nie znał niemieckiego. Do dziś pamiętam ten zapach szyszuni. Jak ciebie nie uwielbiasz? Naprawdę jaka improwizacja po prostu. Aż chciałbym ten dezodorant dostać od ciebie. Czy poczuj jest jakaś nazwa? O, nie pamiętam. Chyba Das eine kleine Kuchenhaken się nazywał. Pan Szyszka. Tak, pan Szyszko. Pozdrawiamy oczywiście. I to już ostatnie pytanie. Marcin, twoje trzy największe pasje, bo ty masz ich wiele. Motoryzacja, muzyka i inni ludzie, w których życiach, nie traktuj tego jakby, tak jakby mówił po śląsku, w których egzystencjach lubię się zagłębiać. Lubię poznawać życie innych ludzi, stąd też nasze spotkanie i to, że ze sobą rozmawiamy. Dzisiaj akurat jestem w roli przepytywanego, ale też będzie sytuacja w internecie, w której to Borsuk będzie pytany przeze mnie już niedługo. To będzie tak zwany krosik. Wiecie, bo od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby zrobić tak zwany cross z Marcinem Prokopem, no więc on zaprosił mnie do tego crossu. Tak? Tak. Bo ty jesteś teraz youtuberem. Jestem. I od 28 września będzie można efekty tej pracy zobaczyć w internecie. Szczegóły wkrótce. A teraz chciałbym, żebyś odnalazł się jako prawdziwy youtuber. Nie wiem, czy ty wiesz, oglądałeś kiedyś YouTube'a? W życiu nie wiem, co to jest ten YouTube. Nie to wiesz. Jest coś do jedzenia? To tam dajcie łapkę. Tak? Dobrze powiedziałem? Nie no, zdrowo. I wyświetlcie buźkę. Tak, i dużo wyświetleń, żeby się tam nabili, tak. Nie? Bo to będzie fajny odcinek. Wesołych świąt. Jakichkolwiek. Nie wiem, jakie będą najbliższe, ale to będzie uniwersalna zapowiedź. No, tak. Do wszystkich. No, do zobaczenia. Cześć. Happy Hwanza!